Dzięki projektowi powstało koło artystyczne Barwy Szczęścia dla wszystkich uczniów ze szkół. Serdecznie zapraszam wszystkich. No i w sumie no, rozwijamy się tam, malujemy, rysujemy, co każdy chce, naprawdę wszystko na luzie. No a później dalej to ciągniemy. Mówię, zrobiliśmy, udało się zorganizować tak samo aukcję charytatywną dzięki temu. No i mam nadzieję, że to pociągnę jeszcze w przyszłym roku, bo naprawdę super inicjatywa, ludzi super poznałam dzięki temu też. Dużo osób bardzo zadowolonych i ja też sama w sobie jestem zadowolona. To naprawdę bardzo dobry projekt, projekt, który uczy mnóstwa umiejętności młodych ludzi. Przede wszystkim takiego zaangażowania w decydowanie, współdecydowanie o tym, co dzieje się w ich środowisku. No i nie tylko możliwości realizacji jakiegoś projektu, za który coś się kupi, ale również bardzo mocnych zajęć, organizacji imprez dla uczniów, czyli tego, czego bardzo potrzeba młodym ludziom, jeśli chodzi o ich takie kompetencje społeczne i interpersonalne. Rozumiem, że to pomysł na dalej, bo to był program pilotażowy. Tak, bardzo życzyła wszystkim szkołom, żeby już nie pilotażowo, ale mogły brać udział w tym projekcie, bo naprawdę dał nam ogromne możliwości do pracy z młodzieżą w takim właśnie kontekście zaangażowania i odpowiedzialności obywatelskiej. To wszystko zrodziło się tak naprawdę od naszych jakichś takich wewnętrznych pragnień, być może marzeń na rzeczywistość szkolną. W tym roku współpracowaliśmy z grupą uczniów nad kampanią reklamową całej szkoły, więc dość mocno się zaangażowaliśmy w działalność szkoły, co skłoniło też na powstanie właśnie tej przestrzeni, w której jesteśmy teraz. Projekt polegał na stworzeniu nowej przestrzeni szkolnej, w której przede wszystkim będziemy czuć się komfortowo, będziemy mogli współpracować i tworzyć nowe, kreatywne pomysły, realizować je. To była też przede wszystkim bardzo fajna i jakby myślę, że dobra przygoda. Stworzyliśmy salę Highlights Room, w której mamy do dyspozycji 15 kolorowych pów, 2 konferencyjne stoły i tak naprawdę jest to przestrzeń, można by powiedzieć, kreatywna, więc mamy w końcu miejsce, w którym możemy czuć się komfortowo i pracować w jak najbardziej dobrych warunkach i przyjaznych przede wszystkim. I już to miejsce coś wykreowało? Myślę, że tak, jak najbardziej, ponieważ tutaj odbywają się lekcje, więc cały czas się uczymy, możemy współpracować. Tutaj głównie też odbywają się zajęcia z takich jakby dziedzin graficznych, reklamowych, także jak najbardziej miejsce sprzyja kreatywnym myśleniu i tworzeniu nowych rzeczy. To był bardzo dobry pomysł. Nasi uczniowie się bardzo zaangażowali w realizację takiego projektu. Młodzież przedstawiła 4 projekty. Ostatecznie wygrały 2 projekty, które realizowaliśmy na terenie szkoły. W realizację zaangażowało się bardzo dużo uczniów. Jeden dotyczył takiej przestrzeni socjalnej, a drugi zmiany sali lekcyjnej w bardziej przyjazne pomieszczenie dla uczniów. Jak wyglądała ta relacja w tym momencie? Trochę inna, wykraczająca poza relację nauczyciel-uczeń. Nasi uczniowie, daliśmy im bardzo dużo swobody i samodzielności w wykonywaniu tych wszystkich działań związanych z projektem. No i w związku z tym też zderzyli się z tym, z czym dorośli ludzie spotykają się na co dzień, bo sami musieli pójść do sklepu, zobaczyć, jakie są ceny, sprawdzić w internecie, jakie są możliwości, spotkać się z panią księgową, która powiedziała, czy jest możliwość zakupienia takiego materiału, jakie są z tym związane koszty. Także mogli liczyć na nasze wsparcie, ale te główne działania i obowiązki spoczęły na uczniach.